Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj Wam, słuchajcie, podpowiemy, co zrobić z naszymi roślinami, które są kwasolubne, no i teraz na wiosnę będą startowały i będą potrzebowały dobrej gleby. Bo słuchajcie, większość z Was, z nas, posiada u siebie w ogrodzie na przykład rododendrony. I jak sadzimy rododendrony, kupujemy, słuchajcie, czy chociażby tak jak tutaj ta borówka, kupujemy specjalną ziemię, czyli kwaśną ziemię do rododendronów, borówek, azalii, wrzosów, hortensji, bo one też lubią lekko kwaśną ziemię. Kupujemy tą kwaśną glebę, wykopujemy, słuchajcie, dziurkę, tak, otwór, wsypujemy tam to podłoże do na przykład rododendronów, następnie wsadzamy te rododendrony i myślimy, że to już super, już im nic więcej nie będzie potrzeba. No i nic bardziej mylnego, dlatego że te rośliny, które lubią glebę o odczynie kwaśnym, one tylko będą puszczały korzenie w obrębie tam, czyli jeżeli tam, gdzie wykopaliśmy ten dołek, im wsypaliśmy tą kwaśną ziemię. Czyli powiedzmy, jeżeli wykopaliście im, dajmy na to, taki duży dołek, to one tylko będą miały korzonki w tym dołku. Czyli taka, w cudzysłowie, zrobi im się donica. Nie będą puszczały dalej, bo tu gleba nie jest kwaśna i im ona nie odpowiada, czyli rosną w tym. I teraz tak. Rok, dwa, trzy, ta gleba w tej, w cudzysłowie, takiej donicy, ta kwaśna, zostaje przez nasze rośliny wyjałowiona. Ta ziemia przestaje już być o odczynie kwaśnym z różnych względów. No i co zrobić? I zaczynają te wtedy rośliny, na przykład borówki, czy tak jak mówiłem, azalie, zaczynają nam trochę podupadać na zdrowiu, mniej kwitną, gorsze liście mają, mniej owocują. I co z tym fantem zrobić? Zaczynają się pytania, czy to choroby, dlaczego tak się dzieje? No to słuchajcie, właśnie chcemy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No bo ta ziemia, która tam była wsypana, została już zostało wyciągnięte całe dobro z tej ziemi, czyli ta ziemia wszystko, co miała dobrego w sobie, oddała do tych roślin. Rośliny się wyżywiły, no już nie mają z czego ciągnąć. I teraz co zrobić? No najlepszym rozwiązaniem by było tak, żeby od tej, powiedzmy, takiej w cudzysłowie donicy, wykopać dalszy otwór i powiększyć, więcej ziemi dosypać. To jest pierwsza opcja. Druga, jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo obok rosną jakieś inne rośliny, ewentualnie no nie można, bo na przykład już jest chodnik i coś w tym stylu, to słuchajcie, co ja robię. Kupuję podłoże o odczynie kwaśnym i rozsypuję po wierzchu. Robię taki zabieg, słuchajcie, co roku. Nie patrzę, że liście dobre, nie zrobię tego zabiegu. Taki zabieg robię co roku. Tu akurat, słuchajcie, mamy świeżo wysadzone jesienią borówki. Widzicie, że jeszcze jest tutaj niedokończone obrzeże i tak dalej. Na to nie patrzcie, bo to będzie zrobione. Natomiast borówki wyszły jesienią. Wsadzone są tutaj, cała ziemia została po całości przekopana, wymieszana z kwaśnym torfem. Natomiast i tak wiosną ja robię taki zabieg, że jeszcze na wierzch dosypuję po prostu tego kwaśnego torfu. Tak jak mówiłem, czy to będą hortensje, czy to będą azalie, czy to będą rododendrony, wrzosy, czy to będzie, tak jak tutaj w naszym przypadku, zobaczcie sobie, boróweczka, tak? Te rośliny kwasolubne, one potrzebują podłoże kwaśne, więc ja tak po prostu robię, że obsypuję. I teraz tak. Wszystkie opady atmosferyczne, typu śnieg, deszcz, bo na wiosnę możecie tu zastosować sobie równie dobrze w listopadzie, tak? Ja robię akurat na wiosnę, bo mam czas wiosną. Wszystkie opady atmosferyczne będą powodowały, że ta gleba będzie powoli tak jakby zakwaszać pozostałość tutaj dookoła, co jest, tak? No i co roku, jak będziecie dosypywać, tak? Czyli ta gleba cały czas będzie uzupełniała odczyn kwaśności do tej gleby właściwej, która jest tutaj wszędzie. Co ja jeszcze robię? Mówiłem też Wam o tym, wrzucę tutaj link do filmiku, w którym opowiadałem o czym? O fusach z kawy. Słuchajcie, fusy z kawy, tak? Mają bardzo dużo żelaza, chromu, wapnia, potasu w sobie, magnezu. I takie suche wiórki, całą zimę pijemy kawę, a jeżeli nie pijecie kawy, słuchajcie, macie gdzieś jakąś stację benzynową, na każdej stacji
mają w sprzedaży kawę. Podjedźcie do pani, porozmawiajcie, za dobrą czekoladę będzie wam zbierała takie fusy i codziennie będziecie mogli sobie je tam odbierać, suszyć u siebie w domu. Ja suszę w takich torbach papierowych. I takie fusy od kawy, raz, że użyźniają glebę, dwa, naturalne nawożenie, trzy, zakwaszają. I co jeszcze takie fusy od kawy robią? Powodują, że nasza gleba nie przesycha tak szybko i nie zbija się w taką ciężką, twardą glinę. Czyli możemy stosować i jedno, i drugie, bo to pomaga nam przy praktycznie każdej roślinie, nawet pod róże, słuchajcie, ja to sypię. To jest mega naturalny nawóz. I teraz tak, borówki jak najbardziej to kochają. Czyli używajcie do zakwaszania gleby fusów od kawy. Zobaczcie, ile ja tego tutaj mam. Już część oczywiście wyschałem. Ja naprawdę używam fusów od kawy do zakwaszania, do nawożenia naturalnymi tymi minerałami tutaj tych naszych wszystkich roślin. No i po takim wysypaniu jeszcze wysypuję sobie ten kwaśny torf. I takie zabiegi spowodują, że wasze rośliny będą miały dużo dobrego jedzenia i tylko nie zapomnijcie, żeby dawać im pić. To już będzie luksus. Będą wszystkie roślinki fajnie rosły. Także ja już dłużej wam nie marudzę, bo nie o to chodzi. Ja sobie będę tu jeszcze sypał. Także pamiętajcie, fusy od kawy, kwaśne podłoże, jesienią nawet lub teraz, jak już wiosną macie ochotę coś takiego zrobić, róbcie, wysypujcie, a rośliny wam będą naprawdę, słuchajcie, wdzięczne. Dobra, ja się zabieram do pracy. Trochę tu nam wieje, więc muszę się przychylić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Cześć, hej!